Ta sama sceneria, kawulec. Witam Was w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Dawid. Wracamy dzisiaj do tematu umowy na gębę domu, który wynająłem i problemów, które mam od jakiegoś czasu z realizacją swoich marzeń budowy kampera przed domem. Ogromne zainteresowanie poprzednim odcinkiem. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, które od Was dostałem. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ponad 1000 chyba komentarzy. Ogromne zainteresowanie tym odcinkiem. Dlatego dzisiaj podsumowanie i wyjaśnienie tego powiem Wam, jak to teraz będzie wyglądało, czy się z tego domu wyprowadzam, czy zostaję tutaj, gdzie będę budował teraz swojego kampera, jak to wszystko wygląda. Na początku odcinka szybko w skrócie opiszę Wam sytuację, bo mnóstwo nowych osób doskakuje na kanał. W marcu w tamtym roku zrezygnowałem z pracy na pełnym etacie, wrzuciłem do skrzynki wypowiedzenie z dnia na dzień, rezygnując w tym samym czasie z mieszkania. Moim celem jest budowa kampera domu na kołach. Nagrywanie dla Was odcinków tej tematyki jest dosyć, kontentów jest dosyć sporo. Dlatego przyprowadziliśmy się tutaj, bo uzyskałem pozwolenie od właścicielki, ale nie na kontrakcie, tylko na gębę pozwoliła mi tego kampera budować. W tamtym roku zacząłem pracę w ogrodzie. Pozwoliła mi na przerobienie altany na warsztat. Dobudowałem parking, w którym miałem docelowo budować tego kampera i mieć dostęp do altany. Okazało się, że tego dostępu nie mam po budowie parkingu, dlatego budowałem swojego kampera przed domem. 2 czy 3 tygodnie temu właścicielka wynajęła pomieszczenie na dole pod biuro dla jakiejś firmy. Dlatego nie mogę już więcej tego kampera przed domem budować, a że nie miałem tego w kontrakcie, to dała mi tydzień słownego wypowiedzenia. W tym momencie jestem w sytuacji, już nie, bo już teraz mam to ogarnięte i zaraz Wam pokażę, wytłumaczę, jak to wszystko będzie wyglądało, ale 2 tygodnie, 3 tygodnie temu byłem w sytuacji, gdzie mam 3 miesiące wypowiedzenia na kontrakcie z tego domu i tydzień na gębę wypowiedzenia budowy kampera, czyli gdybym chciał odzyskać swój depozyt, jestem 2,5 miesiąca bez miejsca do realizacji swojego marzenia. Dlatego nagrałem dla Was ten odcinek. Chciałem Wam powiedzieć, że ten odcinek był nagrany jako przestroga dla Was, po to, żebyście, jeżeli spotkacie się w takiej sytuacji, że przyprowadzacie się i wynajmujecie jakiś dom, to żeby wszystkie rzeczy, które są dla Was ważne, uwzględniać właśnie w całej umowie wynajmu. I jako update na moim kanale, bo nagrywałem tych odcinków z ogrodu, gdzie robiłem ogródek, sprzątałem, naprawiałem altanę, budowałem kampera właśnie z tego miejsca i w tym momencie nie mam do tego możliwości, dlatego nagrałem dla Was ten odcinek też w nerwach, byłem zły na tą całą sytuację. Dostałem od Was mnóstwo komentarzy i wiadomości prywatnych, też telefonów od osób. Przeogromnie Wam dziękuję, że są takie osoby na kanale, które chcą mnie wesprzeć. Dużo osób chciało wpłacić, chcieliście wpłacać pieniądze na to, żebym znalazł sobie jakieś inne miejsce pod wynajem tego kampera. Nie będę brał od Was żadnych pieniędzy z prostego powodu. To jest tylko i wyłącznie moja wina, że dałem się, że się wypiąłem i dałem się wydmuchać bez mydła właścicielce. Dlatego sam ogarnę ten temat. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć w rozwoju mojego kanału i tego wszystkiego, to nic Was to nie kosztuje. Kliknijcie w subskrybuj, zostawcie łapę w tym odcinku. W taki sposób pomagacie mi w rozwoju tego kanału. A jak ktoś ma w nadmiarze pieniądze, to możecie sobie wejść. Zostawię Wam link w opisie filmu do zrzutki gościa, który tej pomocy potrzebuje bardziej niż ja. Mam 2 zdrowe łapy. Poradzę sobie z tym bez problemu, także to tyle chyba na początku odcinka ode mnie, a teraz Wam pokażę pierwsze nagranie, które nagrałem z ogrodu, gdzie opowiem Wam tą historię troszkę w innym świetle, tak dokładnie jak to wyglądało i jak właścicielka pozwoliła mi, moment pozwolenia mi na to, żebym budował sobie tego kampera przed domem. I to chyba tyle na początku odcinka. Zapraszam Was do oglądania. Cofniemy się teraz w czasie do pierwszego odcinka, który nagrałem w tym miejscu dzień po przeprowadzce. Dzień wcześniej podpisaliśmy umowę wspólnie z Mirelą o wynajem pokoju w tym domu. Moim jedynym
Jedynym takim warunkiem tego wszystkiego była możliwość budowy kampera przed domem, na co właścicielka się zgodziła. Nie uwzględniłem tego, tak jak cały czas powtarzam, w umowie wynajmu, dlatego jest tak, a nie inaczej. Chciałbym Wam też w tym odcinku zobaczyć sobie, jak to wyglądało na samym początku, cała ta altana, którą później przerobiłem na taki mały warsztat, wszystki cały progres, który zrobiłem w ogrodzie. Opowiem Wam dokładnie, jak to wszystko wyglądało, a teraz zaczynamy od powrotu do tego pierwszego odcinka, bo tam teraz sobie zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was z szerokim uśmiechem, bo dzisiaj jest powód do radości. Pierwsza noc za mną w nowym miejscu. W końcu półtora tygodnia, sporo stresu, dużo niewiadomych. Dzisiaj już fajnie. Fajnie wyspałem się, pomachałem troszeczkę handlami. Zabieram Was dzisiaj na rzymskie pole razem z sobą. Przed chwileczką jeszcze nagrywałem dla Was podsumowanie odcinka o przeprowadzce, także już mniej więcej wiecie, jak to wygląda, ale jestem ciekaw tej altany, która jest tam, bo ogródek wygląda, jakby w ogóle nikt z niego nie korzystał, nikt tam nie spędzał czasu, dlatego idę zobaczyć ciekawości, zabieram Was razem z sobą i zapraszam oczywiście do oglądania. No, klimat w tym ogródku jest zacny. Domek na drzewie w rozsypce. Bardzo zaniedbany ogród. Zastanawiam się, czy bracie za to piszcie w komentarzach, uznając, że nic z tego nie będę miał, tyle że ogród będzie wyglądał fajnie. Także duży plus dla właścicielki. No i jest domek. Jest i domek. No i jak widzicie, ja też do tego materiału się odpaliłem sobie ten materiał zaraz po całej tej sytuacji, kiedy dostałem tydzień wypowiedzenia i rzeczywiście miałem gdzieś z tyłu głowy to, że właścicielka, że nic z tego tak naprawdę miał nie będę. Dlaczego podjąłem taką decyzję? Już pomijając komentarze, które od Was dostałem pod tamtym filmem, kierowałem się tym, że długo czegoś takiego nie mieliśmy. Od kilku lat mieszkaliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii w małych mieszkaniach bez ogrodu. Nagle pojawiło się mnóstwo możliwości i nie ukrywam, że w tamtym czasie byłem zafascynowany tym wszystkim, co dookoła się działo, dlatego też taka decyzja z automatu, ale zobaczycie sobie to też za chwilę, bo pojawiły się gdzieś tam jakieś znaki zapytania w mojej głowie, dlatego zanim tą altanę posprzątałem i ogarnąłem to wszystko, zadzwoniłem do właścicielki, co będzie w nagraniu, ona nie odebrała wtedy telefonu. Rozmawialiśmy później, 2 albo 3 godziny po nagraniu tego materiału, rozmawiałem na temat właśnie tej altany i tego wszystkiego w ogrodzie z właścicielką, ale o tym za chwilę, jedziemy dalej. Teraz zajrzymy do środka, o. Zdzichu! Dziura jest w drzwiach. To przynieś sanki z garażu. Sankami ktoś dziurę zaślepił. Patrzymy do środka. Powiem Wam, że fajne miejsce. Zrobię sobie chyba tutaj porządek. Najpierw w garażu, który Wam za chwilkę pokażę. Poprzenoszę te rowerki, chyba te rzeczy, które są niepotrzebne, stąd do garażu, jak zrobię miejsce i... No i jak widzicie, wina była po mojej stronie, bo jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem, czy mogę nagrywać, w sensie nagrywać, czy mogę korzystać z garażu i z tych rzeczy, bo tego nie dogadywałem. Mówiłem tylko o budowie kampera, a już daleko gdzieś tam marzeniami chciałem to wszystko jak najszybciej ogarnąć, nie mając na to w ogóle pozwolenia i myślę, że właścicielka też to wyczuła, tą moją fascynację, to zainteresowanie tym wszystkim, te chęci do pracy. Taka jest przynajmniej, takie jest moje zdanie na ten temat. Rozpędziłem się z tym wszystkim, także wina jest tylko i wyłącznie po mojej stronie. Lecimy dalej z materiałem. Fajnie to wszystko i będę miał gdzie montować odcinki. Otworzę sobie tutaj drzwi. Lato się tak naprawdę zbliża, także będzie gdzie posiedzieć wieczorami, żeby nie przeszkadzać też współlokatorom. Fajna altana, cisza, spokój. No teraz nie, bo budują nowe osiedle, ale jak skończą, to powinno się wszystko unormować. Ciekawe miejsce. Fajnie, będzie co robić. Lecę pokazać Wam garaż. Nie nagrałem dla Was garażu, bo sobie uświadomiłem, że przecież nie jestem tak w 100% u siebie i muszę zapytać właścicielki o to, czy mogę nagrywać u niej w domu takie rzeczy. Także dzwoniłem, nie odbiera, spróbuję jeszcze raz, jak się zgodzi, no to nagram Wam jeszcze gdzieś tam na końcu odcinka, Wam pokażę ten garaż. Zrobiłem już zakupy, już Wam pokazuję, co dzisiaj wpada na ruszt.
No, czyli słuchajcie, podsumowując, za chwilę wam pokażę progres, bo widzieliście na nagraniu, jak ta altana wyglądała. Progres, jeszcze raz wrócimy. Zobaczycie też urywek materiału, jak robiłem ten cały parking przed, bo tam też mam kawałek takiego nagrania już na telefonie, także w dobrej jakości wam to puszczę. Ale ogółem po tej sytuacji, gdzie pojechałem teraz, bo odcinek też jest z Rzymskiego Pola, wróciłem do domu chyba po 3-4 godzinach, złapałem właścicielkę przed domem i zapytałem się o pozwolenie na przerobienie i posprzątanie tego wszystkiego na warsztat. Właścicielka się zgodziła, powiedziałem, że chciałbym przy tym budować kampera, też z tym nie miała problemu, ale tak jak mówię, wszystko było na gębę, ona też wyczuła, że jest, wiecie, że są chęci do tego, żeby to zrobić, no i tak, a nie inaczej, jestem sam sobie winien. No i to by było chyba na tyle. Dobra, zabieram was teraz do altany, zobaczycie sobie progres i dalej wam opowiem, jak to wszystko wyglądało, także zostańcie ze mną. Za chwilę wam pokażę progres, jaki był zrobiony w altanie. W czasie tych wszystkich zmian zrobiony został też parking po to, żebym mógł parkować tutaj swoją bazę pod budowę kampera, mieć przejście do tej altany, którą pozwoliła mi zrobić z tej altany taką narzędziownię, mały garaż, nie wiem jak to nazwać, ale problem polegał na tym, że przed domem były tylko cztery miejsca parkingowe. Jak się tutaj przyprowadziliśmy, były cztery osoby na mieszkaniu, w tym momencie jest 8. Część osób ma dwa auta w kontrakcie. Ogólnie od samego początku był problem z parkowaniem, dlatego wyszedłem naprzeciw, żeby wybudować taki parking, dlatego żebym mógł sobie budować też tego kampera i żeby nie było problemu więcej z parkowaniem samochodów. Problem się pojawił zaraz po budowie. Wrzucę wam też materiał, w którym pokazywałem wam, jak to wszystko było budowane zaraz po tym. Pojawił się problem z furtką. Chciałem mieć tutaj luźne przejście do tej swojej narzędziowni. Właścicielka powiedziała, że nie mogę tej furtki zrobić, dlatego że nie będzie już to miejsce tak bezpieczne dla innych osób, które mieszkają w tym domu, czyli dostęp z zewnątrz, jakby przez furtkę do domu. W tym momencie jest tylko jedno przejście z domu do ogrodu, z zewnątrz nie ma żadnej furtki. Tak to wytłumaczyła po budowie tego parkingu. Wcześniej mi tego nie powiedziała. Tak wygląda progres, który zrobiłem. Macie teraz porównanie. Mnóstwo odcinków tutaj nagrałem. Ogrom radości w robieniu tego wszystkiego. Progres, to wszystko rosło tak naprawdę w oczach. Te zmiany, rzeczy, które tutaj robiłem. Stół, narzędzia. Jakiś czas miałem tutaj zaparkowany samochód. Na samym początku, jak przygotowywałem to wszystko do budowy tego kampera. I dlatego, że byłem tutaj od marca do końca wakacji, a spędzałem tutaj praktycznie każdy dzień, to też dużo pracy w ogrodzie, którą zrobiłem. Ogarnąłem to wszystko. Osoby, które oglądały mój kanał od samego początku, to wiedzą, jak to wyglądało. I z progresu oprócz tego wszystkiego warzywniak po lewej stronie też. Mnóstwo pracy włożone, ale to nie ma już w tym momencie żadnego znaczenia. I teraz pytanie jest jedno, czy skoro to wszystko zostało sprzedane w tym momencie i powstanie tutaj budowa taka, jak jest za rogiem, tak jak widzicie. Koparki. Czy chcę, żeby moje życie wyglądało przez 8-10 miesięcy od momentu, kiedy będą stawiali tutaj domy, tak jak wygląda to tam, tylko będę miał to przed oknem. Po prostu będzie tutaj plac budowy, a wynajmowałem miejsce, decyzja wynajmu tego miejsca, do tego też cały czas dążę, była kierowana tym, że jest tutaj cisza, spokój i jest mnóstwo możliwości. Dlatego to miejsce, a nie inne. A w tym momencie muszę się liczyć z tym, że jeżeli to już jest wszystko sprzedane, już pomijając ten fakt, że włożyłem tutaj mnóstwo pracy, progres, który zobaczyliście na tym nagraniu, to muszę liczyć się z tym, że to wszystko nie ma tak naprawdę sensu, bo przeszkadza im budowa kampera przed domem, uzasadniają to hałasem i innymi rzeczami, ale nie przeszkadza im już to, że będę miał 10 miesięcy takiej budowy pod oknem. No, wszystko jest skierowane tym, że ma z tego dochód, pieniądze. No, miała do wyboru
albo pozwolić mi budować, czego nie miałem uwzględnione na papierze, albo wziąć pieniądze za wynajem tego pomieszczenia i podziękować mi, dać mi tydzień wypowiedzenia na budowę kampera i mieć comiesięczny dochód. Za chwilę powiem Wam, co dalej z budową kampera, gdzie to będę robił, czy to będę robił, jak to będzie wyglądało. Już końcówka tego materiału, dlatego teraz podsumowanie całej tej sytuacji. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie moja wina. Zaufałem osobie, której nie znałem. Tak jak widzieliście na nagraniu, byłem tym wszystkim bardzo mocno zafascynowany. Kilka lat byliśmy tu w Anglii, nie mieliśmy dostępu do czegoś takiego. Zrezygnowałem z pracy, zacząłem robić coś przede wszystkim dla siebie. Tej energii było bardzo dużo, dlatego tyle pracy włożonej w to miejsce. Też w ramach takiej wdzięczności, dlatego że właścicielka pozwoliła mi na to, na korzystanie z tych wszystkich miejsc i w ramach tej wdzięczności kosiłem trawę, pomagałem jej w różnych rzeczach związanych z domem, a nie powinienem tego robić. I jestem sam sobie w całej tej sytuacji winny i myślę, że dlatego byłem taki zły, ale przede wszystkim zły tylko na siebie, na tą całą sytuację, że kierowałem się, wiecie, jakieś emocje się wkradły, taka... Brakło w tym wszystkim takiego zimnego, wiecie, zimnej analizy, żeby siąść i pomyśleć na spokojnie, że to nie jest twoje, może warto by było porozglądać się za miejscem od razu z automatu pod wynajem, że pieniądze, które zainwestujesz, zrobisz, włożysz pracę, to będzie rzeczywiście twoje. Tego w tym wszystkim brakło. Niech ten odcinek, tak jak powiedziałem na początku, będzie dla was taką lekcją. No i to chyba tyle. Co do właścicielki, uważam, że brakło w tym wszystkim szczerości. Mogła po prostu powiedzieć, że słuchajcie, przeprowadzacie się tutaj, jest cisza, spokój, ale za 2 miesiące będzie budowa po tej stronie, budowa jest tutaj, zostanie również sprzedana działka, bo dokumenty są już w trakcie załatwiania sprzedaży działki, także musicie się liczyć z tym, że za rok czasu od momentu wynajmu będzie pod waszym oknem plac budowy. Myślę, że powinna nas o tym poinformować i to do nas było nie w porządku, ale no, każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak wyglądała. Miała możliwość i pomoc od kogoś, kto nie brał za to żadnych pieniędzy. Nie ma sentymentów, życie to nie bajka. Jak to dalej będzie wyglądało? Słuchajcie, nie mam jej nic do zarzucenia co do mieszkania samego domu, bo jak są jakieś wymiany, coś się zepsuje w pokoju, zawsze jest to naprawiane bardzo szybko. To, co jest tutaj, tego nie miałem na papierku. Nie mogę też patrzeć tylko na siebie, bo mam też drugą połówkę, Mirela, która tutaj mieszka i ma blisko do pracy. Jest dużo rzeczy związanych też z tym. Dlatego zostajemy na razie na tym mieszkaniu. Jak długo, tego jeszcze nie wiem. Dlatego, że wspólnie stwierdziliśmy, że nie chcemy mieszkać na placu budowy. Musimy się teraz dowiedzieć, kiedy jest planowana budowa w tym miejscu i od tego czasu złożyć wypowiedzenie 3 miesiące przed zaczęciem budowy w ogródku. Będziemy szukali innego miejsca, a na moment, na dzisiaj, na teraz zostajemy jeszcze tutaj, gdzie będę budował swojego kampera i już Wam pokazuję. Także zapraszam. Gdzie teraz będę budował kampera? Udało mi się kilka godzin po nagraniu dla Was materiału załatwić już miejsce pod wynajem. Na razie, dlatego że będę musiał sobie to wszystko przygotować, to kampera będę budował gdzieś tutaj w tym miejscu. Te mapy nie były już dawno odświeżane i to wygląda zupełnie w tym momencie inaczej niż wygląda teraz w rzeczywistości, ale gdzieś tutaj stoją kontenery, gdzie jest dostęp do prądu, także w każdej chwili już od teraz mogę pojechać, podpiąć sobie tam kable, rozłożyć gazebo i robić prace związane z budową kampera. W następnych kilku tygodniach będę miał wynajęte... Słuchajcie, czekajcie, bo ja nie mam myszki i... O, właśnie tutaj, kawałek terenu. Normalnie na umowę, tak jak być powinno, tego wszystkiego też już tutaj nie ma. Te mapy były chyba dawno temu odświeżane, ale ogólnie
kawałek terenu, tak jak wam tutaj pokazuję, postawię tam blaszany garaż lub kontener, muszę zapoznać się, zobaczyć też jak wyglądają ceny takich kontenerów, bo to wszystko idzie mocno do góry. Patrzyłem, coś koło 2000 funtów kosztuje taki kontener, który mógłbym sobie bezpiecznie wszystko trzymać i chyba kupię właśnie taki kontener, a na początek może jakiś blaszany nieduży garaż, coś na zasadzie szedł, żebym mógł sobie te wszystkie rzeczy w tym trzymać, no i agregat, bo nie mam tam dostępu do prądu, ale mam miejsce, które będę mógł wynająć i postawić tam i jechać tam po prostu bez problemu, niezależnie od nikogo, budować tego kampera, cokolwiek na tym terenie postawię, jest moje i nikt mi tego nie zabierze, to też jest na duży plus, także cokolwiek zainwestuję, jakieś pieniądze w kupno na przykład konteneru, to będzie po prostu mój i to tyle na to. Do tego umowa z wypowiedzeniem, wtedy gdyby się coś działo, mogę sobie zawsze, będę miał jakiś czas na to, żeby znaleźć inne miejsce i myślę, że to będzie chyba w sumie najlepsze rozwiązanie. Jaki koszt tego wszystkiego jest, tego wynajmu, tego terenu? Nieduży, myślę, że jestem bez problemu w stanie to wszystko uciągnąć. Teraz przyjdą tylko dodatkowe koszta, o których nie wiedziałem, ale to tak jak mówię, uciągnę to bez problemu. Są dwie ręce do roboty, dobiorę sobie najwyżej 3-4 jakieś dodatkowe dni w miesiącu i kupię jakiś blaszany garaż na początek, żeby sobie te wszystkie rzeczy już do następnych tygodnia, dwóch zwieźć, a na razie póki co, jutro jest środa, jutro jadę budować kampera właśnie tutaj. Środa, czwartek, budowa kampera i w następnych dwóch, trzech tygodniach wskoczy odcinek już z tego nowego miejsca. Na pewno też będzie drewniany shed, tego miejsca dla mnie będzie dosyć sporo, także myślę, że też będzie fajna świeżość, nowość na kanale, dużo zmian na plus. No i to chyba tyle w tym odcinku ode mnie. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Coś nie mogę z tym lapkiem się tu ogarnąć, bo tą ręką tak przed tym kamerą, ale już no. Fajna okolica, też sad dookoła, farma, blisko do wszystkiego. Także na duży plus. No i co? Tyle. Dziękuję wam bardzo. Piszcie, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach. Pamiętajcie o tej aktywności. Jak ktoś dotrwał do końca, zostawcie tą łapę do góry i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!